Dzień dobry Państwu, kłaniam się. W imieniu Pana Prezydenta chciałbym poinformować Państwa o procedurach, które się rozpoczęły, związanych z głosowaniem w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza na rok 2022. Głosowanie rozpoczęło się dzisiaj, minutę po godzinie 24, czyli dniu 17 września i zgodnie z uchwałą Rady Miasta potrwa 8 dni, czyli dokładnie do 23:59 dnia 24 września, czyli do przyszłego piątku. Taką istotną informacją jest na pewno to, kto może wziąć udział w głosowaniu w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. Więc zgodnie z ustawą mogą brać udział w takim głosowaniu mieszkańcy miasta Nowego Sącza, co jest bardzo istotne, że ustawa nie ogranicza tutaj, tak jak inne przepisy, mieszkańców ani co do wieku, ani co do zameldowania. W związku z tym, tak jak wielokrotnie już starałem się podkreślać, w przeciwieństwie do innych aktów głosowania, w tym głosowaniu biorą udział osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Nowym Sączu. W przypadku osób nieposiadających zameldunku w Nowym Sączu na podstawie wpisu do rejestru wyborców, czyli są takie osoby, które nie są zameldowane, są takie osoby, które nigdzie nie są zameldowane, tak bywa czasami w życiu, ale jak posiadają wpis do rejestru wyborców, również mogą, bo jest to weryfikowane. No i wreszcie możemy mieć do czynienia z rzadkim dosyć przypadkiem, chociaż osób takich, które nie są zameldowane w Nowym Sączu, nie są wpisane do rejestru wyborców, ale twierdzą, że zamieszkują na terenie Nowego Sącza i wtedy takie osoby muszą złożyć stosowne oświadczenie i to oświadczenie podpisać osobiście. Ono musi być w oryginale, złożone na dzienniku podawczym urzędu lub w punkcie, który został wyznaczony do głosowania. Proszę Państwa, mogą też głosować osoby niepełnoletnie pod warunkiem, że złożą stosowne oświadczenie, zgodę rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora na stosownym druku. Wzór takiej zgody jest na stronie internetowej i tą zgodę w przypadku głosowania elektronicznego, na przykład za pomocą internetu, prześlą skan tego oświadczenia podpisany przez właściwego opiekuna, rodzica lub kuratora. Proszę Państwa, w tym roku głosujemy 109 projektów. Czyli jest to jakby rekordowa ilość projektów w stosunku do lat ubiegłych. Mamy do rozdysponowania kwotę 3 468 500 zł, czyli ta kwota nam co roku rośnie. W tamtym roku, jak przypominam, było 3 180 000, czyli ta kwota ma zostać rozdysponowana na 25 osiedli miasta Nowego Sącza, ponieważ my przyjęliśmy w naszej uchwale, nasza Rada, ten wariant osiedlowy, że ona jest dzielona na osiedla, nie ma puli ogólnomiejskiej, nie ma puli jakiejś obszarowej związanej z kilkoma osiedlami naraz. Taka bardzo istotna informacja to jest tak, Państwo możecie głosować korzystając ze strony www.bo.nowysacz.pl, tam jest strona budżetu obywatelskiego i tam Państwo macie wszystkie projekty w zakładce projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację i na które możecie oddać głos. Możecie sobie Państwo te projekty wybrać jak chcecie, czy w kolejności wpływu, czy osiedlami, ponieważ jest tam możliwość takiego układania tych projektów. Każda osoba może zagłosować tylko jeden raz. Co jest istotne dla Państwa, to jest to, że zarówno ustawa, jak i uchwała nie ogranicza Państwa, jeśli chodzi o oddanie głosu na jakieś konkretne osiedle. Czyli jeżeli Państwo jesteście na przykład z osiedla Kochanowskiego, to nie znaczy, że na Wólkach, na projekt z Wólek nie możecie zagłosować. Jeden projekt, który wybierzecie, dlatego już to wielokrotnie przedkładałem taki, czy podawałem do publicznej wiadomości taki przykład prosty, że wystarczy, że mamy dzieci, które mieszkają na innym osiedlu i mamy wnuki i akurat uważamy, że tam jest potrzebny jakiś ogródek dla dzieci, to możemy zagłosować na ten projekt. Proszę Państwa, poza tym, że możemy zagłosować za pośrednictwem tej strony, jeszcze raz podaję, www.bo.nowysacz.pl, bo to jest najprostsze, jeśli mamy komputer, dostęp do komputera z domu, tabletu czy smartfona.
to wtedy, jeżeli za pośrednictwem tej strony internetowej głosujemy, dostajemy, musimy podać numer telefonu, ponieważ dostajemy kod, specjalny kod, który wpisujemy, żeby uwiarygodnić nasze głosowanie. Ten kod można wykorzystać 3 razy, bo jeśli będzie chciała zagłosować na przykład za pomocą komputera nasza mama, babcia, która sama nie umie obsługiwać, ale od nas z domu, to również ten kod będzie można wykorzystać. Niezależnie od tego mamy wybrane tak zwane punkty do głosowania, w których Państwo, jeśli nie macie komputerów w domu, czy nie chcecie, możecie się udać do tych punktów w tym okresie i tam wyznaczony przez nas urzędnik, pracownik urzędu pomoże Państwu bezpośrednio w obsłudze i zagłosuje razem z Wami, oczywiście pod Waszym nadzorem. Taki punkt jest przede wszystkim, ja może podam, bo mamy troszkę zmienioną koncepcję tych punktów. W tej chwili mamy tych punktów więcej, natomiast nie wszystkie punkty są w związku z tym stałe. Mamy tak zwane, jak my to mówimy w naszym slangu, punkty ruchome. Ale przede wszystkim mamy taki podstawowy punkt w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu, czyli tutaj przy ulicy Szwedzkiej 2, czyli w centrum. I ten punkt jest czynny przez cały okres głosowania od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 17. I jeszcze dodatkowo, jak ktoś nie ma czasu, to w soboty od 9 do 13 w sobotę będzie można się udać do tego punktu w Centrum Informacji Turystycznej, czyli tego punktu nazywanego przez nas tak potocznie stałym. Drugim takim punktem jest punkt w Sądeckim Urzędzie Pracy przy ulicy Zielonej 55 i ten punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, czyli jest już czynny dzisiaj przez cały okres głosowania od godziny 8 do 14. Niezależnie od tego, wprowadziliśmy takie punkty osiedlowe, jakby ktoś pod pracy miał bliżej, żeby miał bliżej. I to są punkty działające jeden dzień, ale można zgodnie z tym harmonogramem, który jest na stronie internetowej, sobie podejść. I tak, jeśli chodzi o takie punkty, to jest siedziba zarządu osiedla Helena przy ulicy Starowiejskiej 2. I z tego punktu będzie można skorzystać w poniedziałek między 16 a 18. Następnym takim punktem jest Grodzka Sala Bankietowa przy Zabie 2 Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to jest przy ulicy Kołłątaja 13 i z takiego punktu będzie można skorzystać we wtorek, czyli 21 od 16 do 18. Świetlica osiedlowa, kolejny punkt, Świetlica osiedlowa Nawojowska, to jest ulica Kusocińskiego 4A. Z tego punktu będzie można skorzystać we wtorek 21 września między godziną 13 a 16. Następnie w środę 22 września będzie można skorzystać z punktu w siedzibie zarządu osiedla w Gorzkowie, ulica Freislera 4A i to jest środa między 16 a 18. Kolejny punkt, siedziba zarządu osiedla Zabełcze, ulica Myśliwska przy parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej, to jest w czwartek 23 września między godziną 16 a godziną 18. Tam będzie przedstawiciel, który będzie w razie czego pomagał wypełnić, no i zagłosować przede wszystkim. Kolejny punkt, świetlica osiedlowa Centrum, to jest Aleja Wolności 39A i ten punkt jest czynny w piątki, czyli dzisiaj i 24 w piątek, czyli w ostatnim dniu głosowania, od godziny 13 do 16. No i dziewiąty punkt to jest świetlica osiedlowa Kilińskiego przy ulicy Storalskiej 28. Ten punkt również jest obsługiwany w 2 piątki, czyli dzisiaj, jak i w ostatni piątek między 13 a 16. Jeśli ktoś nie będzie chciał komputerowo z domu zagłosować, nie będzie miał czasu podjechać do Centrum Informacji Turystycznej lub do Sądeckiego Urzędu Pracy, to może się jeszcze tam udać i zagłosować. Niezależnie od tego, ja też na prośbę koleżanek chciałem przypomnieć, że zwłaszcza takie przypomnienie do autorów projektów, że Państwo możecie promować te swoje projekty, ponieważ na stronie, o której cały czas mówię, www.bo.nowysacz.pl, w zakładce projekty jest, otwiera się tak zwana lista projektów i przy wybranym projekcie można sobie ściągnąć plakat informacyjny dedykowany każdemu projektowi. I tam jest zarówno tytuł projektu, numer projektu, opis skrócony projektu, szacunkowy koszt realizacji i taki plakat można pobrać, autor projektu każdy, dlatego żeby go na przykład zapromować wśród swojej rodziny, swoich znajomych, ma gotowy, może go rozdać, może go do skrzynki pocztowej włożyć, także to jest takie ułatwienie dla każdego autora projektu, równo każdy, przy każdym projekcie, który przeszedł, może sobie coś takiego zrobić, także zachęcam. Ja wczoraj, mimo że oczywiście jako członek zespołu weryfikującego i do spraw budżetu, no, nie mogłem składać projektów, ale też dla próby sobie wydrukować
wydrukowałem tak wybrany projekt, taki plakat, bardzo fajnie wygląda z tymi wszystkimi danymi. Także proszę Państwa, no mamy 109 projektów, może dam jakieś takie dane szacunkowe, wycofanych zostało 11, bo mieliśmy w ogóle rekordową liczbę 213 projektów w tym roku, 91 z różnych przyczyn proceduralnych zostało odrzuconych, natomiast też były sytuacje zgodnie z uchwałą, że projekty zostały też połączone. W tamtym roku mieliśmy, przypominam, 73 projekty, teraz mamy 109. Zobaczymy, jaka będzie frekwencja. Serdecznie Państwa do udziału w tym głosowaniu zachęcamy. Także proszę ewentualnie o pytania. Ja mam pytanie, co będzie dalej? Tak, dobrze, słusznie. Panie redaktorze, więc po zakończeniu głosowania do 7 dni zgodnie z uchwałą Rady Miasta, czyli dokładnie 1 października, pan prezydent w drodze zarządzenia poda do publicznej wiadomości listę projektów, które zostały wybrane. W tym roku, co jest bardzo istotne, nie ma osiedla, w które by nie zgłosiło jakiegoś projektu. Minimum 2 projekty, nawet jest duża liczba projektów, czyli Państwo macie z czego wybierać. I teraz tak, projekty na danym osiedlu będą wybierane w sposób dosyć prosty, tak jak to zwykle bywa, czyli ten projekt zostanie wybrany, który dostanie największą liczbę głosów, ale często na projektach jest 5 lub 6 projektów. Na osiedlach mamy pewne pule pieniążków, które mogą być wykorzystane dane osiedle, czyli sposób wybierania jest następujący, że jeżeli, to jest tylko przykład taki, który jest łatwy rachunkowo, że jeżeli na osiedle mamy przeznaczone 150 tysięcy na budżet obywatelski w przyszłym roku, to jeżeli wygra projekt, który był na 100 tysięcy, bo dostanie największą liczbę głosów, to następny wchodzi drugi projekt pod względem ilości głosów, na przykład, ale przy jednym warunku, jeżeli on się mieści w tej pozostałej puli pieniędzy, czyli na przykład mamy jeszcze 50 tysięcy. Jeśli on będzie na 50 tysięcy lub mniej, to on wchodzi jako drugi, bo miał na przykład o 10 głosów mniej. Ale jeżeli będzie sytuacja taka, że drugi projekt no, przekracza swoją kwotą, ten projekt, tą całą pulę, bo pierwszy wygrał na 100 tysięcy, a drugi jest na 90, to wtedy taki projekt się zgodnie z uchwałą odrzuca i wchodzi projekt kolejny, który się mieści. I, no, ponieważ nie ma możliwości realizacji tego projektu. Ale to nie jest jeszcze wszystko, dlatego że mamy tak zwane resztówki, czyli na osiedlach może być sytuacja taka, że pierwszy projekt, że mamy 150 tysięcy na dane osiedle, pierwszy projekt był na 100 tysięcy, a drugi projekt był na 40 tysięcy. No i zostaje nam 10 tysięcy, no i co z tym zrobić, prawda? Słuszne będzie pytanie ze strony Państwa. Więc te pieniążki ze wszystkich osiedli wchodzą do tak zwanej puli resztówek. No i mamy te projekty, które mały stosunkowo dużą liczbę głosów w mieście, ale nie weszły dlatego, że się nie zmieściły, albo dlatego, że były na zbyt duże kwoty. Czyli mieliśmy na osiedlu 2 projekty po 150 tysięcy, może być taka sytuacja, a mieliśmy tylko 150 tysięcy na osiedle, no to wszedł ten, który miał największą liczbę głosów. Wtedy z tej puli resztówek, już nie w kolejności na osiedla, tylko wchodzą do tej puli w kolejności do budżetu obywatelskiego te projekty, które dostały największą ilość głosów w całym mieście, ale nie zmieściły się na danych osiedlach. I zasada jest taka sama, że jeżeli dojdzie do sytuacji, że jest projekt, który dostał najwięcej głosów w całym mieście, ale jest na 150 tysięcy, a pula resztówek jest tylko na 100 tysięcy, tych pieniążków, które zostały, no to on jest pomijany i wchodzi następny kolejny. Jeżeli mamy 2 projekty, które mają taką samą liczbę głosów, to wtedy zespół do spraw budżetu obywatelskiego przeprowadzi losowanie, czyli wejdzie ten projekt publiczny, zaprosimy nawet Państwa, ten projekt, który zostanie wylosowany. Do tej pory nie było takiej sytuacji, muszę powiedzieć. Natomiast może się zdarzyć tak, bo każdy ma prawo złożyć projekt, jaki chce, że są projekty, które się dotyczą tego samego obszaru i one są sprzeczne ze sobą. No bo ktoś chce budować, była słynna sytuacja w tym samym miejscu, na tym samym terenie, na tej samej działce, amfiteatr, a ktoś inny chce pole golfowe do minigolfa, a ktoś inny jeszcze chce boisko do siatkówki albo jakiś ogródek. I wtedy zdecyduje liczba głosów mieszkańców. Z tych dwóch projektów wejdzie ten, który uzyska największą liczbę mieszkańców. Także 1 października dowiemy się od tego, że tak powiem, głosowania państwa, czyli mieszkańców, już nie ma odwołania. Tutaj tylko i wyłącznie będzie decydowała liczba głosów i te zasady ustalone przez Radę Miasta Nowego Sącza. Bardzo proszę jeszcze. Proszę.
Pani redaktor, więc ja pozwolę sobie tak nie wskazywać na konkretne projekty, ponieważ w zasadzie mi nie wolno tego robić. Natomiast ja powiem tak, dokładnie odpowiem na pani pytanie. Projekty dzielimy na inwestycyjne i mam dane w granicach tych projektów inwestycyjnych, czyli związanym z zrobieniem czegoś takiego trwałego, materialnego, budową, przebudową, remontem, to jest 33%. Są tak zwane projekty miękkie, które się wiążą na przykład z tym, że jest to projekt typu zorganizowanie na przykład dla seniorów jakiejś imprezy lub dla młodzieży, czy imprezy sportowej, czy imprezy mające charakter na przykład wyświetlania jakichś filmów na powietrzu wolnych. To jest 43% takich projektów, czyli jest ich więcej. I mamy wreszcie projekty, które są mieszane, bo takie projekty też zostały złożone, że z jednej strony mamy na przykład zrobić jakiś ogródek, ale po tym jak go będziemy otwierać, to mamy tam zrobić imprezę na przykład dla seniorów, czy dla wszystkich mieszkańców. I takich projektów jest 24%. Jeszcze, jeśli są pytania, to bardzo proszę, jestem do dyspozycji. No, rozumiem, że powiedziałem w miarę wszystko. Resztę będziemy na bieżąco państwa informować. Mamy nadzieję, że będzie znowu duża frekwencja. W tamtym roku było głosów w ogóle oddanych było 7880 osób, 788. Natomiast część głosów jak zwykle było nieważnych, dlatego że tak jak mówię, czasami się zdarza w każdym mieście, że zagłosuje ktoś, kto nie jest mieszkańcem tego miasta, ale my to weryfikujemy, czyli ponad 7358 głosów było ważnych. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. My mamy system, jak państwo wiecie, elektroniczny, który dobrze się sprawdza w okresie pandemii. Dziękuję uprzejmie.